Witajcie kochani, piąte spotkanie dzisiaj przed nami. I jak zwykle życie na bieżąco tworzy scenariusz i podsuwa tematy, które będą poruszane, aby pełna aktywacja naszej, waszej, twojej, obojętnie boskości została aktywowana. I dzisiaj jest taki bardzo istotny temat. Jeżeli chcesz, pragniesz odkryć swoją boską naturę, aktywować w pełni moc, to koniecznie już teraz zaprzestań zasilać swoją energią jakąkolwiek negatywną informację. To jest bardzo, bardzo istotne. Pisałam już wczoraj o tym, jeszcze dzisiaj krótki tekst na ten temat wrzuciłam, bo poruszyła mnie kwestia przekazywania przez pewne osoby bardzo negatywnej wydźwięku i wibracji wiadomości. Zobaczyłam, jak wiele osób to udostępnia i poczułam tą energię, jaka się tworzy wraz z tą wiadomością. Czasami wiadomości pozornie mają jakieś przesłanie pozytywne, ale jakakolwiek prześwituje przez to negatywność, nie idź tam. Nie zasilaj tego swoją energią. Nie oglądaj telewizji, nie słuchaj radia, nie czytaj gazet. Jeżeli chcesz po prostu osadzić się w wymiarze pola serca, tak? Bo masz oczywiście takie prawo i swój wewnętrzny jakiś wybór, że możesz zasilać swoją energią cokolwiek tylko zapragniesz. Ale ja tutaj ze swej strony i na podstawie rezonansu, że jeżeli mnie słuchasz, jeżeli przyciągnęliśmy się tutaj w przestrzeni naszego serca, ja przekazuję taki mój punkt widzenia, moje odczucie i moją wewnętrzną prawdę. I też jakby sumę doświadczeń i obserwacji. Możesz sam siebie obserwować w tym, jak energetycznie wpływa na ciebie jakakolwiek tego typu informacja. Życie. Takie jest życie. My teraz skupiamy się całkowicie na stworzeniu nowej przestrzeni do życia dla ludzi przebudzonych, dla ludzi odkrywających swoje piękno, swoją moc, swoją nieskończoność. I tylko na tym, proszę, skupmy uwagę. I wtedy to nasze wspólne dzieło, dzieło jednego serca, jednego Boga w nas, bardzo szybko będzie zmanifestowane w doświadczeniu. Robisz to dla samego siebie. Kiedy robisz to dla samego siebie, współtworzysz ten świat oparty właśnie na miłości. Więc, kochani moi, nie tak wiele trzeba, aby zobaczyć, jak sterują nami pewne programy. Jak jesteśmy manipulowani poprzez umysł, zbiorowy umysł i poprzez pewne narzędzia, które wykorzystują pewne siły, które nie mają na nas żadnego wpływu. Jeśli mamy tak wysoką wibrację miłości, jesteśmy niewidzialni dla nich, po prostu niewidzialni. Nie tworzymy w swoim świecie, swojej przestrzeni takich doświadczeń. Możecie to poczuć? To jest kwestia wibracji. Niższa wibracja nie może dotknąć wyższej wibracji, tak obrazowo, jakby na to spojrzeć. Więc zachowaj wysoką wibrację. Bądź w swoim sercu, w przestrzeni serca. Porzuć wszelką negatywną informację, negatywne szerzenie lęku, strachu, terroru. Nie zasilaj tego w żaden sposób. To jest taka ważna kwestia. Proszę, podziel się tym z innymi lub zostań sam z tą informacją. Cokolwiek tam poczujesz, zawsze słuchaj swojego serca, tak jak to przekazuję wielokrotnie. Bo moje słowa mogą w danym momencie rezonować, w innym mogą nie rezonować. Bądź na bieżąco z tym, co czujesz.
I bądź w takiej świadomości w odróżnieniu, gdzie płynie informacja z serca, a gdzie płynie z uwarunkowanego umysłu. Myślę, że tyle na dzisiaj. Przytulam Was mocno. Kocham. Jesteśmy.